Nazywam się Wiesław Kosior, jestem radnym gminy Lubaczów od 2006 roku. Jestem związany z klubem w tej chwili LKS Młodów od 40 lat, od początku istnienia klubu. No właśnie, od 40 lat, więc na pewno pan zna bliżej historię tego klubu, więc proszę nam powiedzieć, jak to było na początku. Czy piłkarze tak pięknie wyglądali jak dzisiaj? Czy mieliście tak piękne boisko? Czy mieliście tak piękne otoczenie boiska? Czy mieliście pieniądze na to, żeby klub mógł funkcjonować? Proszę panią, przede wszystkim mieliśmy ogromny zapał i muszę powiedzieć, że to wszystko, co się tutaj wydarzyło w 79 roku, tak jak w 79 roku w jesieni LKS, Ludowy Zespół Sportowy Zryw Młodów, został zarejestrowany w Przemyślu do Okręgowego Związku Piłki Nożnej do rozgrywek klasy C, grupy trzeciej. Więc startowaliśmy od początku, ale powiem tak, przede wszystkim tutaj było ogromna rzesza młodych ludzi, którzy po prostu chcieli grać w piłkę nożną. To nie były czasy komputerów, internetu, były to czasy, gdzie naprawdę można było tą energię rozładować właśnie wtedy na boisku piłkarskim. Także były takie czasy, że młodowie po założeniu tej drużyny mieliśmy też, była taka duża grupa ludzi młodych, którzy po prostu chcieli grać w piłkę, zwyczajnie grać w piłkę, a jak już byli zrzeszeni w jakimś klubie i występowali w rozgrywkach, to naprawdę dla nich był to ogromny sukces. Więc mieliśmy drużynę, to był tak, LZS Młodów miał pierwszą drużynę seniorską, która rozpoczęła w tej właśnie klasie C, co powiedziałem. I też później w czasie założyliśmy drugą drużynę LKS-u Młodów, która po awansie oczywiście, tak, powiem, znaczy wrócę jeszcze od początku, jeżeli chodzi o historię, czyli po 2 latach gry w B-klasie Młodów awansował do A-klasy, do A-klasy wojewódzkiej. Wówczas to było województwo przemyskie i awansowaliśmy do klasy A. Naprawdę myślę, że do takiej małej miejscowości jak Młodów było to duże osiągnięcie na tamte czasy. Ze względu na to, że w tej A-klasie wojewódzkiej spotykaliśmy się z takimi drużynami jak Orzeł Przeworsk z Sieniawą, Iglopol Sieniawa ówczesny, z Radymnem, Budowlanie Radymno. Naprawdę były to takie aglomeracje po prostu dużo większe niż Młodów. Tutaj Młodów liczył w tym okresie około, pewnie gdzieś liczbę mieszkańców miało około po prostu 1000, nie? Więcej nie było w tym czasie. Ale też wrócę do tego, co rozpocząłem wcześniej. Mieliśmy drugą drużynę później w C-klasie i drużynę juniorów, która grała w klasie okręgowej. Także powiem, że wtedy ta młodzież naprawdę ogromnie po prostu chciała grać w piłkę. I co jeszcze sobie tak przypominam z tamtych czasów, stanowiliśmy niesamowity kolektyw. Po prostu, tak jak mogę powiedzieć, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Także naprawdę byliśmy taką zgraną grupą ludzi, którzy po prostu, mówię tak jak wspomniałem wcześniej, lubiliśmy grać w piłkę i lubiliśmy uprawiać sport, bo to była dla młodego człowieka jakaś po prostu forma relaksu, rozładowania energii, tak mogę powiedzieć. No właśnie, mówi pan, że była A-klasa, był okręg, graliście prawie z najlepszymi w województwie. Jak to wygląda w porównaniu z dzisiejszym czasem? Czy właśnie jest tyle chętnych osób, ażeby grać w tą piłkę? Obserwuje pan, widzi pan, żyje pan w tym środowisku. Jak to wygląda w tej chwili? Proszę panią, no w tej chwili wygląda to zgoła inaczej. Dzisiaj warunki do uprawiania tutaj sportu, do uprawiania piłki nożnej tutaj w Młodowie naprawdę się zmieniły. Jak tutaj widać, na pewno kamera to obejmuje, mamy ładny obiekt sportowy. W przyszłości, myślę, jest takie założenie tutaj gminy Lubaczów i myślę, że tutaj na czele z wójtem, panem Wiesławem Kaplem, ja jako radny zrobimy wszystko, żeby ten stadion wyglądał jeszcze ładniej, był jeszcze ładniejszy. W założeniach miał to być stadion wielofunkcyjny, także po prostu też miał tutaj z możliwością odbywania się zawodów lekkoatletycznych nawet. Więc dzisiaj zgoła też widzimy tutaj naprawdę bardzo ładną szatnię sportową, także warunki do uprawiania sportu naprawdę się zmieniły. Myślę, że z perspektywy czasu
Dzisiaj młodzież jest inna, nie? To jest 40 lat, nie? Dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jest dostęp do internetu, jest dostęp do mediów. Naprawdę to wygląda zgoła inaczej. I myślę, że tych takich młodych ludzi do uprawiania sportu jest mniej niż kiedyś, nie? Bo kiedyś naprawdę było tych młodych ludzi więcej. Ale cieszę się z jednej rzeczy, że ci młodzi ludzie się garną do uprawiania tego sportu, że ten, mimo upływu 40 lat, Ludowy Klub Sportowy w Młodowie istnieje, działa i ma się dobrze. Po prostu jest czołową drużyną teraz w klasie A, także grupy lubaczowskiej, także myślę, że jest wszystko w porządku. I trzeba po prostu tym ludziom młodym pomagać. Tutaj też jeszcze postaramy się ten obiekt rozbudować, żeby naprawdę to wszystko wyglądało tak, jak powinno być. Myślę, że jest wszystko w porządku. Młodzi ludzie naprawdę są teraz też wspaniali. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Na uśmiech! Dobrze! Kto następny? Zmieniamy się, proszę! Jeszcze chodź, Miłosz! Miłosz, Miłosz, chodź do mnie! Chodź, Miłosz, do mnie! Chodź, Miłosz! Jestem Artur Puk, obecny prezes LKS-u Zryw Młodów. LKS Zryw Młodów. Dzisiaj wielkie święto dla całej miejscowości, nie tylko dla klubu, 40-lecie, ale interesuje nas właśnie obecna działalność klubu. Jakimi osiągnięciami możecie się pochwalić? Osiągnięciami to w ubiegłych latach, w tamtym roku i rok wcześniej zdobywaliśmy Puchar Wójta. Nasza młodzież systematycznie rozwija swoje umiejętności pod okiem ambitnego trenera, który po prostu był naszym zawodnikiem. Widzieliśmy w nim potencjał taki władczy, że chce kierować tą drużyną, że chce coś zrobić dla drużyny i po prostu daliśmy mu szansę, opłaciliśmy mu licencję i myślę, że to jest dobra inwestycja, bo przynosi to efekty. Mamy coraz więcej naszej młodzieży, która zasila drużyny już pierwszej drużyny i ta młodzież też w juniorskiej piłce zaczyna osiągać sukcesy. Jest różnica pomiędzy chłopakami, którzy mają 17 lat, a mają 12. I ci 12-latkowie po treningach z panem Michałem Kuziemskim nie boją się rywalizacji z tymi starszymi kolegami. Wygrywają mecze naprawdę z solidniejszymi, dużymi, rosłymi chłopakami. Moim zdaniem to jest duży sukces. No w tle widzimy, nie wiem czy to wasza drużyna, ale widzimy grających. W dzisiejszych czasach zawodnicy są pięknie ubrani, pięknie wizualnie przygotowani do występów meczowych. Skąd bierzecie pieniądze na to, ażeby w jakiś sposób drużyna się mogła prezentować na wysokim poziomie? Drużyna jest finansowana z budżetu gminy. Piszemy też różne projekty do Ministerstwa Sportu czy różnych innych inicjatyw i pozyskujemy ten sport, ale główne pieniądze na przykład na zakup nowych koszulek czy czegoś, to są pieniądze nasze i naszych sponsorów. Chciałby pan komuś podziękować? To znaczy chciałbym na pewno podziękować sponsorom, którzy bo na dzisiejsze 40-lecie ufundowali kolejną parę strojów sportowych. Na pewno chciałbym podziękować firmie Miszmasz, Angelika Bryl, sklep sportowy, w firmie hydraulicznej Install Center Tomasz Hawrylak, w firmie Kostobruk Krzysztof Antosz, w firmie Mariuszowi Żakowi, panie Bożenie Krzysztofowi Suchemu i pani Teresie i Ryszardowi Choroń. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie wsparcie otrzymujecie od wójta? Od wójta jest to dotacja, która jest przeznaczana na rundę. W wcześniejszych latach były to środki, powiedzmy, troszeczkę skromniejsze. Obecnie dostajemy 12,5 tysiąca na sezon, jeżeli jako drużyna A klasowa. Dziękuję.